Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna. W dzisiejszym odcinku jestem sam. Nie prosiłem Michaela, nie ma tyle roboty. Ja sam nie mam roboty, znaczy wróć. Roboty ja mam tylko tyle na odcinku, żeby spracować łąkę, żebrać z niej kostki. Jak starszy czasu, to jeszcze nawieść. A jak jeszcze będzie mało, jak jeszcze będzie do tego mało, no to się zwiezie jeszcze John Deere'a z pola numer 12. No i kombajny się postawię, tak? Dzisiaj tam zabraknie 5 minut. A jak nie, to najwyżej się da te 5 minut krótsze zrobić, czy na kitele. Siano na 20 tysięcy litrów pracuje. Bo tego siana będzie od cholery tu. Zaraz sobie GPS ustawię. Kusiarka miała chyba 10 metrów, więc... sobie GPS zostawię, na GPS-ie będę pracował. Albo nie. Dobra, będę sobie na rękę jechał. I też będzie spoko. No, siano widać jak... No jest 18, a kosiłem siano o... 8 chyba, czy tam o 9. Nie, 8 coś była jak kosiłem. Więc 10 godzin siano potrzebowało, żeby schło. Oczywiście od razu w wałkach jest, no bo były od razu tak koszone. Więc myślę o to, żeby od razu z pracą latać, bo nie chciałem tego na szeroki pokój rzucać, bo wtedy bym musiał to zgrabiać i pracować, to tak. A tak jak jest od razu zgrabione, to dużo lepiej. Oczywiście zapiąłem sobie fenda, no bo fendem nic nie robię. A poza tym dawno nic fendem nie robiłem na odcinkach, więc stwierdziłem, że fend będzie idealny. Jedna kostka na pewno już jest. Krów mam 28, więc może coś doszło. A nie doszło, no bo ile? 10 godzin minęło. No to mam 28 krów. A nowa krowa nie wiem za ile będzie. Jak wyjadę sobie na prostą, to zobaczę. Na prosty pokos, bo tutaj widać, że jak kłoskosie było koszone. To tutaj jest dosyć mocarny pokaz, bo Fentas tutaj problemy ma, żeby się uciągnąć. Bo tego siana jakby nie było, no to jest wielka, wielka ilość. Już mam 40 ton siana, można powiedzieć. W dwóch kostkach. A tutaj będzie tego siana, a będzie. Więc myślę, że jedne siano kosy i chyba już do końca serii mi wystarczy to siano. Więc kolejnego siana już prawdopodobnie robić nie będę, no bo nie będę potrzebował. Tak jak słomy już nie robię wcale, no bo po co? Słomu mam tyle w stogu, że... to szok. No, siana mi chyba wystarczy na ten. Jedno siana kosy mi wystarczy. Bo już mam 3 kostki, no to już masz 60 ton, no to gdzie ja te 60 ton zużyję? A przecież nie przesadzajmy, że ten mikser tak dużo tego siana nie bierze też. Przecież ja będę miał 300-400 ton z tej łąki, więc jak nie więcej tego siana, więc są spokojni. No a w kolejnym odcinku już musi być Michael, bo dzisiaj już go nie będę nagrywał. Myślę, że to będzie niedziela rano. Albo... poniedziałek wieczorem. Zobaczymy. No bo w kolejnym odcinku już chyba będzie... będzie jakiś tam siewy będziemy robić. O, kółeczko zrobione, więc... wyjadę sobie tak. I zobaczę sobie od razu te moje krowy, bo chcę zobaczyć... jak te krowy tutaj wyglądają. Za 3 miesiące, za 2 miesiące, za 2 miesiące. O, dosyć dużo tych krów będzie. Za pół roku jest tutaj. I te są niepłodne już. Dobra, czy jakieś 7 krów tam liczyłem z tego, co widziałem. Tak na oko, bo nie liczyłem tego dokładnie w sumie. Tylko tak na szybko sobie przeleciałem to i nie patrzyłem sobie, ile tam było. No, ale dobra, już widzę, że w miejscu nie nakręcę tam prasą.
Steyer może by skręcił, ale nie ma, ale nie wiem. Dobra. 24 metry? To co ja robiłem 24 metry, tak, że taki DPS miałem? Coś musiałem robić. Tylko nie wiem, nie wiem, nie to. Pokaż mi nie jest. Dobra, i teraz powinno zniknąć silnik, bo nie chcę tych nie widzieć. Ale prasowanie idzie fajnie, o. Coś się zbugowało, musiałem to zdecydować tą opcję. No dobra, drugi pokos zrobię dopiero. A tych pokosów tu trochę leży, powiem wam. A ja już tu dobre widzę z... 6 kostek dobrych już widzę. Więc 6 razy 2... Uuu! Tu już jest 120 ton. A ja dopiero... Dopiero drugi pokos robię, więc milion leciutko będzie. Więc po tym sezonie sobie można powiedzieć, że likwiduję łąkę, no. No bo nie ma tutaj... sensu nic robić. W sensie, czy kosić jeszcze? Ewentualnie można zrobić... Oj, zapis. Ewentualnie można zrobić taką opcję, jak... Robić taką opcję, jak na przykład kiszonka. Jak kiszonka sobie zale. Też jest jakieś opcja. Dwie ciężarówki mam duże, więc może, może. Może jakieś ciężarówka, ta kiszonka przystawką do tego? Do zbierania z pokosu. Czemu by nie? On nawet dobry pokos trafiłem, że miałem, że mam pusto w prasie. To od razu sobie to sprasuję. No, tak w sumie z przypadku sobie wjechałem ten pokos i nawet dobrze wyszło. No i teraz standardowo co drugi. Już dobre 10 kostek leży. W sumie ja sobie tego nie liczę, ale dobra. Ale widać, że Fen trochę siada pod górki. Bo jednak ta pra... Ile ta prasa wymaga w ogóle koni? 100... 110 chyba. Gdzie jest ta prasa? Tu. 120 do. Tak sobie myślałem, że 120, ale powiedziałem 110. Tak coś miałem w głowie, że 120. A Fed ma 150, więc... Więc da radę. Powiadam, że to jest dosyć duży góra też, nie? Więc też nie ma... Nie ma co wymagać zbytnio Feda. To się zwalnia do 10, więc o połowę ze swojej prędkości można powiedzieć. W sumie lekko ponad połowę. Więc nie ma tragedii. No ale myślę, że tutaj będzie likwidacja łąki. Oczywiście zrobię sobie ten nawóz na tę łąkę, żeby było coś innego. A likwidacja łąki, no to chyba zrobimy sobie talerzówką, tak? No, bez przesady, nie będę się od razu w to. Czy sobie zrobimy jakąś likwidację łąki? I zobaczymy. Co tu posiejemy? Bo myślę, że fajny odcinek by z tego mógł być. Ewentualnie gnojowica, ale ja nie wiem, czy mam tyle gnojowicy. Gnojowica i potem talerzówką, nie? To przeciągnąć. Nie? To też jest plan. Ile mam gnojowicy? 130 tysięcy litrów i... 160 tysięcy, no to chyba 160 tysięcy litrów na to nie pójdzie gnojowicy. Mi się wydaje. No to zajebisty kolejny odcinek. I to ja rozlewanie gnojowicy... Myślę, że Jander będzie chyba lał. A Fend będzie talerzował. I później będzie zmiana. No i... Fajnie, będzie Fend talerzował. Oczywiście 1050 do tego wam chodzi. No jak starczy czasu na odcinku, no to jeszcze tutaj będzie siał Michael. Bo będzie 40-minutowy odcinek prawdopodobnie. To już tutaj będą sobie dwa silniki siały na tym polu. Na tym. We dwoje.
Soi i tak nie będę mógł kosić, bo to jest dopiero jesienią. Więc to jeszcze inny odcinek. No i powoli sobie zbierać kasę na tą górę, nie? Żeby sobie likwidować się. Coś tam powoli głaskam, ale no. Wiadomo, największa kasa zawsze jest zimą. To jest ze sprzedaży, bo sprzedaż mleka jest i rzepaku, którego mam 460 ton. Trochę pszenicy, który mam około 370. Ile? Około 370 ton mam. Czekaj, bo na przyczepie u John Deere jest 25 ton. Czyli dokładnie 366 ton mam pszenicy. I to z tego jednego kawałka, jakby nie było, no bo ja nigdzie pszenicy nie ma. Mogę była na etapie, okazać, że tylko z tego na tym polu jest pszenica. Więc praktycznie pszenicy dało tyle, co rzepaku z dwóch pól. Można tak sobie śmiało powiedzieć. Kurde, jak ten czas zapierdziela, no i 11 minut odcinka, nie? I myślę, że chyba prasowanie tylko... Że tylko chyba prasowanie i zbieranie siana będzie. Nie, ale zaraz sobie jakąś miniaturkę tu sapnę. To tak nie może być. Dobra, tyk. Nie, po co ja się męczę tą konsolą, panie? Ara F11 i tutaj tego. I dużo szybciej jest. No i zaraz tu nawracamy i robię tu miniaturkę i na odcinku zobaczycie, że robię miniaturkę i tyle. No dobra, i będzie fajnie. Jest pan zadowolony. Dobra, pod miniaturkę, żeby to trochę lepiej wyglądało, to zjadę trochę z tego pokosu. W sumie na pokos zjadę. O. I taka miniatura. O, by trochę za mocno. Dobra, jedź pan tą betoniarką, bo zasłaniasz mi pan widok. No ja. F12. I teraz. O. Off. I dobra. Puszczamy GPS-a i jedziemy dalej. I zobaczyć, co ja na YouTube'a. Przesłano 8. Jeszcze 8 minut zostało do przesłania, więc 21.08 będzie przesłany film. O 21.08 będzie przesłany film, ale on nie będzie publiczny, więc. Bo przesłałem film z Hoistblera, czyli na wczoraj. Więc nie ma problemu. Jakieś 4 powiadomienia z YouTube'a. Dobra. Wszystko wiem. Utwórz. Na 8. I teraz właśnie nie wiem jaki film przesłać, bo mam ten ile waży? 1,74 to. Dobra, to w sumie tego przejść. Może się uda przez tę godzinę przesłać. Pewnie i tak się nie uda, ale. To jest na dobre 1,5 godziny przesyłania. A ja tyle kurde czasu nie mam. Dobra, jak tam ten taki żyd mały może być, bo to sobie uschnie. Uschnie, no zniknie po prostu. No. I tutaj wklej. Czekaj. Czemu ja to w opis kleję, ale debil. Nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, zaraz nawrócę i sobie ustawię wszystko pod odcinek. Oczywiście pierwidoczność na zaplanuj, żeby jaj nie było. Bo już nieraz mi się zdarzyło. Powiem, że już nieraz mi się zdarzyło, że przez przypadek opublikowałem film. Dwa filmy w ten sam dzień. Bo nie kliknąłem zaplanuj, tylko było na publicznym i nie dopatrzyłem tego i się opublikowało.
Już nieraz miałem taki incydent, więc najlepiej sobie od razu zaplanować odcinek, a potem dopiero sobie ustawiać wszystko. Dobra. I teraz tak. To jest kruk, czyli musi być. Może mi się w sumie 14. No dobra. Miniaturki nie mam, więc później będę musiał zrobić. Tutaj zostało 6 minut. No i dobra. Fent jest tu? Dobra. Więc na spokojnie mogę sobie kliknąć zaplanuj. Dobra, 1% przesłany, więc już jutro będę miał trochę mniej do przesłania tego filmu. Więc jutro zamiast przesyłać godzinę, godzinę 30, to będę przesyłał 20 minut, tak? No. Bo już będzie praktycznie ta godzina przesłana. Jeszcze godzina komputerek będzie chodzić. Prawdopodobnie. Jak nie to pół godziny, to wtedy będę miał godzinę tylko do przesłania, ale to... No to... To się da. Kto tam spali, kurde? Control S? A do... Control S? Control S nic nie robi. A, bo się zatrzymałem przez przypadek. Dobra. Nie no. Zobacz sobie na ty pora. Dobra. Grzejemy. No, a co z nim jest? A stworzy... leć. Nie wiem. Duże te jąki, kurde, bo ja to jeżdżę po tej łące, jeżdżę i nie ma końca, nie? A to dopiero pół łąki jest pracowa, jak ten czas wolno leci. W sensie ta łąka jest tak wielka, że już mam 19 minut. No to pozdro. Dobra, grzejemy. No, trochę dużo daje. Trochę dużo czasu zabiera ten fent, że nie może się pod górę tu wdrapać, ale tu jeszcze ile zostały? Trzy takie pokosy. Trzy takie podkosy pod taką. Pokosy pod taką wielką górę, potem już powinieneś iść. I tam pod końcem będzie tylko taka jedna góra jeszcze. A to dosłownie na jeden pokos. No ale to. To się da jakoś powoli to sprasować. Gdybym ja to wiedział, to ja to przed odcinkiem to sprasował część pola. I to zaraz będzie, że pół godziny będzie prasowania siana. No nic praktycznie zbierania nie będzie.
No ale widzę, że tutaj siano będzie od cholery, więc to mi się podoba. Łąka z siana na jeden sezon. No trudno, no. Bywa. No mówię, jeszcze dwa przejazdy są takie w miarę duże pod taką wielką górę, a potem już będzie szło. Ile do 9 schodzi, dobra. Zobaczę za te 2-3 przejazdy, wtedy już nie będzie góry. Więc wtedy już powinien iść normalnie. Normalnie. No. Wypanel GP. No kurde, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. O, dobra, elegancko. Mnie jest dopiero połomki odfrasowane, a tu już praktycznie czas, żeby się za robotę zabrać. Inno. W sensie ja sobie tak liczyłem około 20 minut i powinno być frasowane, ale to widzę, to tak nie wyjdzie. Że 20 minut będzie frasowane. Bo tu się zapowiada na troszeczkę dłuższe posiedzenie z tym prasowaniem. Ale dobra, to się chyba jakoś da. A czy dać się da sprasować, no ale wiadomo. Są tak wielkie te pola, że... O, może... Myślę, że Michael by miał robotę. Gdyby sobie zbierał kostki, a później by była zmiana. No i dobra, to już nie ma takiej góry. I już idzie sobie 11. Zawsze to te 2 na godzinę szybciej, tak? Ale ten przejazd to obok jeszcze lepiej powinien pójść. No w sumie teraz to trochę nie wiadomo, jak to prasować, bo... Chyba raz przy razie te... 4, bo ile zostało? 7 pokosów, tak? Tak, 7 długich pokosów i 2 krótkie. No w sumie z tym zawiasem to 3. No ale, no dobra, wziąłem specjalnie Fenda. No bo Fenda nic nie robiłem, więc... Więc wziąłem sobie Fenda, tak. A przecież nie będę... Nie, chciałem ogólnie sztajerem pracować, ale wyszło jednak tak, że nie. Jeszcze jeden sobie pozbieramy, że sztajerem sobie kostki pozbieram. I można powiedzieć, że stara gwardia wróci na teren, na rejon, do pracy. Nowe, silne ciągniki odpoczywają, można tak powiedzieć, a stare dziadki w sumie robią. No ale... Jakoś trzeba tutaj pracować. No jak ta prędkość faluje temu trendowi. Raz jedzie 27, potem pod górkę jedzie 15, potem pod górkę jedzie 8. No i jest duży spadek mocy, no ale da się zrobić tak. W sumie ma 30 koni tylko więcej, bo Steyr by lepiej poszedł, bo Steyr ma tam 175, czyli ma o 25 koni więcej, więc Steyr jak elegancko sobie poszedł pod tą górkę. Dobra. I login. Jeszcze tam 3 przejazdy, czyli tutaj tak, tam... Tutaj. Nie pasuje, no za cholerę nie pasuje. Dobra, teraz złap trochę prędkości, przyjacielu. Bo jeszcze jedna górka się czeka. Jest cały czas 19 szedł, to nie obraziłbym się.
dawaj, dawaj, dawaj. Jak tutaj górka, widzę, że teraz... No, a widzę, że to jeden pies, czy tutaj górka, czy tamten górka, przejazd. I tak 12, i tak 12, więc... W sumie od największej góry różnica jest tylko 3 na godzinę, nie? No, ale te 3 na godzinę to w sumie powiem wam, że trochę dużo. Jakby nie patrząc. Tak więc coś nie coś potrafię. Dobra. Elegante. Nawrotka. Grzejemy dalej. Ogólnie... O, zapis. Nie powiedziałem wam, ale na save jest 224 godziny. No jest 223,5, ale po tym odcinku będzie 224. No a na Steamie mam 2296. No. Nijaki, no nie. Jak mi daje, już. O, nie, idzie do domu. Nie no. Idzie do domu. Dobra. Ile jest minut tego prasowania? 27. No dobra. No sprasujesz to do końca, bo tu zostały ile? 3 przejazdy. Długie i dwa krótkie. W sumie 3 krótkie. Jeszcze się pomęczę. Jak już się pomęczyłem tyle minut odcinka, no to jeszcze się pomęczę. Ale nie pomyślałem, że to kurde... tak długo zejdzie. No w sumie tu jest ile? 4... 9 hektarów łąki, no to jest... Zrób ile nawet. Ty. Myślę wszystko. Nie wiem, jak mam mu pomóc, no nie widzę, co się dzieje. Kiepski świat, pa, kiepski świat. Dobra. Tutaj nigdzie nie ma go na kanale. No tu jest jakiś krótszy pokaz, to już widać, że nie daje, bo tutaj końcówka już była. Proszę, nie? Ale wały są dosyć grube tutaj porobione, więc... Jeszcze zaraz przed zaczęciem zbierania zobaczę, ile jest ton w tym, nie? Ile jest w stogu? Jakby jajców nie było. No. I będzie niebo wani białe. Kurde. Ale spać mi się chce jak cholera. No nie, no, fajnie. Szkoda, że dzisiaj nie ten. Szkoda, że jutro do roboty trzeba iść, bo sobota. No ale no musimy to wymurować i zasypać. Bo niby jakiś plus ma przyjść. Więc trzeba to zrobić po prostu i tyle. A może w tygodniu, jak będzie jakiś duży mróz, to może wolny będzie. Co wątpię, ale
ale jakaś tam szansa jest na to. Mała szansa zawsze jest na to. No i dobra, no. Ostatni przejazd jedziemy. Krótki, jeden długi i kończymy. Prasowanie. No i potem zbieranie. To już będzie czysta formalność. W sumie to zbieranie to pójdzie 3 razy szybciej niż to prasowanie, jakby nie było. Dobra, niech on się przejedzie chociaż przez chwilę te 50 na godzinę. No i dobra, będzie elegancka się spisał z prasem. To jakby ta mapa, jakby ta łąka, w sumie nie wiem, bo nie da się mieć chyba płaskiej łąki tutaj na tej mapie. Bo nie ma tutaj tak naprawdę płaskiego pola, jakby nie było. Najbardziej płaskie pole to jest chyba jedynka z dwójką, tak mi się wydaje. To jest tak, powiedzmy, w miarę płasko, nie? No, ale to X, bo tam to jest zrąbane, bo tam to jest GPS. Ale bambik z niego. Dobra. Elegante kante. Jedna kostka, dwie kostki, dobra. A niech tu stoi ten went, nie mam czasu na nic życzyć. Dobra, brodarka odczepiona. Więc szybko Dobra, zapomniałem o tym. Znaczy nie zapomniałem, tylko... No, można powiedzieć, że zapomniałem. W sumie liczyłem sobie na to, że on sobie pojedzie. Tylko, że... No tak. Large Square Bells, dobra. Ile tutaj jest on? 80 tysięcy litrów, dobra. O to mi chodziło. I teraz zobaczymy po zbieraniu, ile będzie. Tu się chyba wpikało, nie? Tak, było. Dobra, i zbieramy. A, dobra, bo to były te dwie z prasy, dobra? Tutaj kosteczka, tutaj kosteczka. Tu kostka. Tu kostka jakaś pojedyncza leży. Tutaj w cieniu jest jakaś kostka. Sobie wypoczywa. Tutaj koseczka. Tu po lewej nic nie ma. A więc lecimy jak idzie. Tutaj kostka, tutaj kostka. Zaraz nakręcimy jakiegoś kankana. No tu kostka, tu jakaś kostka i... I super, że walnąłem sobie kostkę kołem i żadnej kostki nie zebrałem. Tak, to tylko ja potrafię chyba. Nie wiem, czemu tak jest, że mam 4 FPS, ale już ustało. Po całym polu to będę zbierał. Polu, no w sumie łące można powiedzieć. Tutaj. Tutaj. I tutaj dopiero się tych zagłębie kostek zaczyna tutaj, w tym miejscu. Tutaj dwie kostki. Super. Że nie zabrałem tego. Tutaj kosteczka. Tutaj kosteczka. I tutaj kosteczka jest pełna. No, widzicie, jak zbieranie szybko idzie. Murzaju ty. Dobra.
tak w pracę trochę nie bardzo chcę je władować. Ale dobra, nawracamy. Nawracam, rozładowuję te kostki i spierdzimy znowu na łąkę. No jak fajnie przybyło. 24 kostki dało. Bo jedna pełna była i teraz zobaczymy ile będzie. Ale myślę, że około 20. Czyli jak były 4. No zaraz wam powiem sobie ile dało siano. Nie chcę się liczyć. Zaraz będę miał to wszystko policzone, więc na spokojnie, nie muszę liczyć. Dobra, pojadę w sumie po tą kostkę. Teraz zakręcę sobie overtasa tutaj. Wezmę tą kostkę. Teraz tą kostkę. Teraz tą kosteczkę i wtedy tamtym środkiem wrócę. Będzie wszystkie kostki zabrane do mnie. Dobra, tutaj i teraz lecimy tutaj po skosie. Ciekawe o ile się kostek machnąłem, bo powiedziałem, że będzie jeszcze 120 kostek. Ale machnąłem się o 2, 4, 6. O dwie kostki. Nie, tutaj. O dwie kostki? O jedną kostkę się walnąłem. O jedną kostkę się walnąłem. No, o jedną kostkę się cofnąłem. Więc dużo się. W sumie dużo się nie pomyliłem, jakby nie było. Nie? Jedna kostka, no to. No 20 tysięcy litrów się pomyliłem. Dobra, trzeba kończyć ten odcinek. Dosyć długi jest. Chcę wam jeszcze pokazać. Ile tego siana dało. O, 940 tysięcy litrów siana jest. A było 80. Czyli 800... 880 ton siana zebrałem z tej łąki. 880 ton siana. Więc to wystarczy już do końca, podejrzewam, gry. Na tym save'ie, więc tutaj jeszcze pełno TMR-u jest. Więc... ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa.